Cześć, z tej strony Błażej z kanału Brickowski, a dzisiaj przyjrzymy się zawartości tego pudełka małego z Lego Shopu oraz zrobimy sobie recenzję właśnie tego setu. Zapraszam do oglądania! Zapewne wielu z Was zdziwiło się tym stwierdzeniem, że przesyłka jest mała, bo jednak zajmuje cały kadr, ale powiem Wam, że w Lego Shopie naprawdę ostatnio porządnie pakują i jest tam tylko tak naprawdę jeden zestaw i jeszcze takie małe uzupełnienie mojej kolekcji. Także już bez przedłużenia się zabieram za otwarcie, bo chcę Wam głównie pokazać tutaj na tym filmie recenzję, której na kanale dawno u mnie żadnej nie było. No i mamy już zawartość i secikiem, który sobie zamówiłem, jest zestawik Toy Story Brickets. A drugą rzeczą, która do mnie doszła, to ta monetka z Octan z Lego VIP. Także tutaj Wam zrobię cięcie szybkie i pokażę, jak wszystkie prezentują się razem. Ok, no i jak monety już widzieliście, także zajmiemy się tylko i wyłącznie tym zestawem, tylko pokażę Wam jeszcze, jak tutaj sporo wypełniacza nam jakby takiego dali, żeby nasza przesyłka nie uległa żadnemu zniszczeniu. Także wydaje mi się, że możemy już zacząć omawiać opakowanie. Na przodzie oczywiście widzimy numery brickheadów, numer katalogowy 405-53. Przedstawia ten zestaw oczywiście Hoodiego i pastereczkę Bow z filmu Toy Story, głównie chyba czwartej części tak naprawdę, a raczej na pewno, no bo ta pastereczka w tym wydaniu występowała tylko i wyłącznie w tym filmie. Hoodie wydaje mi się, że mógłby być uniwersalną figurką. Tutaj mamy postacie bajkowe właśnie, o tych mowa, są na przodzie. Od tyłu pokazany jeszcze Buzz, który też do moich rąk musi w końcu trafić, bo naprawdę Toy Story to jest naprawdę moja bajka dzieciństwa. Oglądałem ją kilka razy, no to na pewno, no i też byłem po raz jakby na premierze w kinie tej czwartej części i naprawdę wzbudziła we mnie ogromne emocje, bo jako dzieciak oglądałem te pierwsze trzy części, a teraz, znaczy teraz, w sumie to już było tak naprawdę 3 lata temu, poszedłem na premierę czwartej części i naprawdę świetnie się przy niej bawiłem. Także co, wydaje mi się, że możemy chyba się zadowolić już nacięciem tego opakowania. Raz, dwa i zobaczymy, ile woreczków będzie w środku, bo naprawdę Toy Story zestawy kiedyś też miałem te takie starsze i trochę ubolewałem, że ta seria 4+, no te zestawy nie były zbytnio ciekawe, jedynie figurki były naprawdę spoko. Instrukcja ta jakoś dziwnie włożona w ogóle tak na krawędź pudełka, ale to nic. No i tak, lecimy. Numerek numer 2, tu będzie raczej pastereczka składana. Woreczek numer 1. Nawet zobaczcie, tutaj ten element taki ciekawy do robienia sianek. Kolejny woreczek numer 2. Także z jedynki pewnie będzie chudy, z dwójki pastereczka. No i zobaczcie, jaki świetny taki dish płaski w kolorze reddish brown. To jest pod oczywiście ten kapelusz tutaj kowbojski, także to jest mega. Też Page, nawet dwa chyba w zapasie, jeden. Też tutaj ten właśnie świetny, jak to się nazywa, koło ratunkowe, pewnie do przyczepienia z tyłu Hoodiego, aby wydawały te dźwięki typu w moim bucie jest wąż, czy coś takiego. Super. Instrukcja do każdego brickheada z osobna, także można składać to sobie jednocześnie z kimś. No i jeszcze zobaczmy środek. Fajnie, że tutaj jest pokazany ten jakby ewoluowanie tego naszego budowania, w jakim jesteśmy stopniu już końca. Super, że w serii Brickets są nadruki. Nie znajdziemy tutaj żadnej naklejki, co oznacza, że naprawdę można tutaj wychwycić dosyć przydatne nadruki, takie unikatowe. Też ta właśnie taka laska. Ona się może w ogóle przydać do zoo, ale raczej nie będę jej tutaj kradł do niego. No i gotowy brickhead, a w Hoodiem pewnie będzie podobnie. Ciekawy, który, jestem bardzo ciekaw w sumie, który brickhead na mnie robi
zrobi większe wrażenie. No i wydaje mi się, że ja sobie to złożę, może trochę wam pokażę speed build, może jednego brickheada, coś tam wymyślę, wydaje mi się, żeby też ten film nie był zbytnio krótki. No i Buzz Astral oczywiście do mojej kolekcji też prędko zapewne wpadnie. Także dobra, widzimy się przy speed buildzie małym i zaraz pokażę wam już gotowy model. Na speedbuildzie mogliście zauważyć speedbuild samego głównego bohatera takiej zabawki w tej historii kultowej, czyli Hoodego, razem oczywiście z Buzzem, to są najbardziej chyba takie ikoniczne postaci. Także teraz sobie chyba omówimy pastereczkę jako pierwszą, żeby nie było za monotonnie. Ogólnie postać pojawiająca się w tej historii jeden chyba najbardziej właśnie tam swoją rolę grała, bo potem w dwójce i trójce jakoś nie była widoczna na ekranie naszych filmów. W czwartej części oczywiście powraca w wielkim stylu w Wesołym Miasteczku, chociażby ją właśnie spotykamy po raz kolejny. Od przodu postać. Te oczka są oczywiście do Brickheadów takie uniwersalne. Fajna tutaj taka grzywka właśnie, fajna taka zaokrąglona. Też w ręce ma taką laskę, która chociażby w LEGO City w Zoo w tym zestawie z lwem występowała, chyba ten element w ogóle powstał specjalnie pod serię Toy Story, ale to jeszcze sprawdzę i wam tutaj zamieszczę informacje. Tutaj oczywiście nadruk takiego wdzianka koronkowego, też jakiś tutaj kwiatuszek na piersi i z przodu to było chyba tyle. Od boku to też jest spoko, się prezentuje tutaj właśnie tak jakby taka kokardka, przechodzi przez włosy tak bardzo płynnie. Ucho oczywiście, rączka i ta rączka jest tak okryta lekko pelerynką i jej kontynuację widzimy tutaj od tyłu. Od dołu jeszcze mamy takie białe jakby kły, które symbolizują takie postrzępienie peleryny z dołu. Też bardzo na uwagę zasługują i moim zdaniem to jest naprawdę świetnie wymyślone, te trzy takie warkoczyki z tyłu spięte w jedną całość. To naprawdę wygląda naturalnie i bardzo mi się to podoba. Tutaj też takie plejty z wyżłobieniem zastosowane, żeby taki było łatwe, znaczy takie ładne przejście pomiędzy tutaj tyłem włosów a jej górą. Po boku kokarda, taka dosyć wielka, taka bym powiedział nawet karykaturalna, jak w sumie same brickheady mają w zwyczaju, także naprawdę moim zdaniem to pasuje. I bok kolejny tak naprawdę od tamtego za wiele się nie różni, także wydaje mi się, że postać naprawdę wiernie odwzorowana co do oryginału z filmu. Teraz zajmijmy się oczywiście opisem Hoodego. No i sam Hood moim zdaniem jest akurat ciekawszą postacią pod względem wykonania, wyglądu, jak i ogólnie nawet technik samej jakby budowy tej postaci. Poza tym oczywiście jest to zabawka Andy'ego w filmie Najlepszy Przyjaciel Buzza Astrala. Też podkochuje się właśnie w pastereczce. No i oczywiście jest to znany nam cowboy. Świetny ten nadruk na torsie, tak samo Tile 12-4 z taką odznaką szeryfa. Naprawdę fajna taka jakby kurteczka. Lasso, które dostajemy w swoją drogą w zapasie, ale to jeszcze mam
Zdjęcie elementów zapasowych zamieszczę pod koniec. Fajna grzywka spod kapeluszy tutaj właśnie wystająca. Dalej jadąc od boku też takie fajne jakby na szyi szaliczek czy coś w tym stylu, takie okrycie szyi. Rączka oczywiście, ostrygi na oczywiście tych butkach. Od tyłu super jest to, że zastosowano tutaj właśnie taki jakby, że możemy pociągnąć taki tutaj dzyndzelek i wtedy w filmie wydobywały się różne odgłosy typu w moim bucie jest wąż i tym podobne. Oczywiście też tutaj jakiś tutaj pokrowiec na broń czy coś w tym stylu. No i to, co zasługuje na uwagę i nie widać tego z zewnątrz, to to, jak chociażby ten kapelutek jest tutaj zamontowany. Naprawdę, no od środka to nie wygląda zbytnio obiecująco, no ale jest to na takim zawiasie zamocowane i pod kątem to naprawdę robi fajne, moim zdaniem przynajmniej, wrażenie. Ale jeszcze jedną rzeczą, co sam byłem ogromnie zdziwiony, jest to, że jak sobie go tak trochę rozmontujemy, to dostajemy w środku takie dwa elementy popcornu, o, takie. I moim zdaniem to symbolizuje osobiście oczywiście plusz w środku chudego, bo jak wiemy, chyba w drugiej części to było dokładnie, jak wtedy był w apartamencie Ala, on się rozpruł nam i od środka oczywiście był to pluszak najzwyklejszy. Także mi się wydaje, że to jest ukazanie tego puchu w środku i taki fajny easter egg ze strony designerów, który nam został umieszczony. Moim zdaniem postać prezentuje się lepiej niż pasztereczka, ale oczywiście w dwójkę dopełniają całego kunsztu zestawu, moim zdaniem naprawdę, bo zestaw jest naprawdę godny uwagi. Także wydaje mi się, że teraz sobie go krótko jeszcze podsumujemy. Na samym początku jeszcze wspomnę, żebym potem nie zapomniał. Tutaj oczywiście się znajdują elementy zapasowe, które znalazły się w tym zestawie. A sam set oceniam na ocenę 9,5 na 10, ponieważ tak jak powiedziałem, chudy zachwycił mnie zarówno wyglądem, jak i sposobem budowania. A pastereczka tak naprawdę samym wyglądem, bo z tutaj jakichś technik ciekawszych to ewentualnie ta pelerynka zasługuje na jakąś uwagę. A reszta jest taka bardziej bym powiedział prostoliniowa. Ale mówię, cały zestaw w kupie, jak się to wszystko złączy razem i postawi obok siebie na półeczce, to się prezentuje naprawdę wyśmienicie i aż nie mogę doczekać się, aż Bas Astral zawita do oczywiście tej gromadki i będzie mógł tworzyć razem z nimi szereg takiego kultu z mojego filmu z dzieciństwa. Także napiszcie, co sądzicie o recenzjach na moim kanale, takich właśnie krótszych też, bo takich większych zestawów to może się pokuszę w przyszłości po maju, ponieważ teraz mnie też czekają matury, więc trochę tych filmów mniej się pojawia, za co musicie mi niestety wybaczyć, ale mam nadzieję, że w wakacje ruszymy znowu z przytupem, może nawet z serią Lego Miasta w końcu. Także napiszcie, co sądzicie o tej recenzji oraz o przyszłych planach oczywiście na kanał. I dziękuję za oglądanie, do zobaczenia, dzięki, cześć!